Pierwszego dnia Pan Bóg stworzył... Nie no, ja nie będę tutaj robił bluźnierstw. Może w związku z tym przejdę dalej. Tego Pan Bóg nie stworzył, to się wyewoluowało. A o tym, że to się wyewoluowało, przekonał nas ten Pan, który na ogół jest przedstawiany jako taki straszny starzec. Ale wtedy, kiedy on to zrobił, ten Pan nazywał się Karol Darwin, wyglądał tak. Był młodym, no, całkiem przystojnym, nie wiem, panie może ocenią, mężczyzną. No i generalnie rzecz biorąc, w tym momencie musimy wrócić do komórki macierzystej, ponieważ no jajo, to jajo by się trochę ześmieniło. Jajo jest komórką macierzystą. Komórką macierzystą organizmu i mówiąc tutaj o komórkach macierzystych, będziemy właściwie cały czas oscylować pomiędzy ich głównymi dwoma rodzajami. Komórkami zarodkowymi, czyli takimi, które są w stanie wytworzyć organizm, i komórkami somatycznymi, które są potomnymi komórkami komórek zarodkowych i które wytwarzają tylko części organizmu. Generalnie rzecz biorąc, historia komórek macierzystych to jest historia życia. A życie to jest odwieczny dylemat nieśmiertelności. Otóż problem nasz polega na tym, że my, marząc o nieśmiertelności, zupełnie sobie nie uświadamiamy tego, że my nie jesteśmy podmiotem przyrody. Podmiotem przyrody nie są ani pojedyncze osobniki, ani pojedyncze geny. Podmiotem przyrody są gatunki, a jeszcze bardziej celem jest generowanie różnorodności gatunków. Celem życia jest życie, a celem życia jest bardziej różnorodne życie za każdym razem. O co to chodzi? Chodzi o to, żeby zdarzające się kataklizmy w przyrodzie zawsze jakaś forma życia, jakiś organizm mógł przeżyć. I po to jest nam niezbędna różnorodność. Ale trzeba powiedzieć, skąd się wzięły komórki macierzyste, czy zawsze one były. Otóż nie. W tym tytule mojego wykładu jest pewna prowokacja. Komórki macierzyste to jest coś, co jest wyjściowe dla komórek organizmów wielokomórkowych. Natomiast organizmy tak zwane prokariotyczne, czyli na przykład bakterie, nie mają potrzeby posiadania komórek macierzystych, ponieważ one one są właściwie nieśmiertelne. Kiedy im się życie kończy, one się po prostu dzielą na dwie i tak to trwa. A różnorodność u nich jest generowana dzięki mutowaniu się. One dzielą się mniej więcej co 20 minut i mutacje zachodzące w takiej tak szybko namnażającej się populacji są niezwykle w związku z tym skutecznym mechanizmem generowania różnorodności. W naszych organizmach, w których rozwoju też biorą udział mutacje i te mutacje umożliwiły rozwój gatunków i ostatecznie powstanie, prawda, króla zwierząt. Gdzie tu moja grzyba? Generalnie rzecz biorąc, to nie jest mechanizm wystarczający. Dlaczego to nie jest mechanizm wystarczający? Dlatego, że jest to mechanizm, który generuje różnorodność w ciągu tysięcy lat, czasem milionów lat. I to jest zbyt długi okres czasu. Jeśli pomyślimy sobie, ile generacji to jest historia Polski, to jest 30 pokoleń. Cała historia naszego kraju. To nie jest czas z punktu widzenia generowania różnorodności żaden. To jest właściwie czas zerowy. W związku z tym pojawił się drugi mechanizm generowania różnorodności. Tym mechanizmem generowania różnorodności jest płeć. Mechanizm ten polega na tym, że w obrębie każdego gatunku pojawiły się dwa rodzaje organizmów, męskie i żeńskie, które dokonują rekombinacji DNA.
I w wyniku tego powstaje potomstwo, które różni się od każdego z rodziców. Co więcej, jest to potomstwo różnorodne. Każda cecha w organizmie samicy i samca jest określona podwójnie, co oznacza, że w odniesieniu do każdej z cech są u potomstwa cztery możliwości. A w związku z tym liczba różnych genetycznie osobników, jaka jest teoretycznie w stanie wygenerować para, równa się liczbie chromosomów, czyli kawałków DNA, na które podzielony jest genom w danym gatunku, do czwartej potęgi. To jest ogromna, zupełnie niewiarygodna różnorodność, jaką może wygenerować para i no, my ludzie bardzo rzadko korzystamy z tych możliwości, mając tam jedno czy dwoje dzieci. I to jest właśnie sytuacja właśnie tego gatunku, który jest gatunkiem no, rozmnażającym się właściwie coraz gorzej. Moja babcia miała 16 dzieci, moi rodzice troje i ja już mam tylko jedno. Tak? Ile będzie dzieci miał mój syn? W tej krzywej jak gdyby no, wynika taki głośny przebój zespołu Lady Punk. I niestety z płcią związany jest jeszcze jeden mechanizm życia. Tym razem mechanizm smutny. Albowiem w momencie, kiedy okazało się, że organizmy wielokomórkowe właściwie tylko służą po to, żeby rekombinować swoje DNA i wytworzyć bardziej różnorodne potomstwo, po dokonaniu tych czynności przestają być właściwie przyrodzie potrzebne. W związku z tym trzeba się ich pozbyć i w tym momencie pojawił się drugi mechanizm, jest to mechanizm śmierci. Także niestety dzięki miłości musimy umierać. Jest w związku z tym pytanie, w czym jest siła takiego gatunku jak człowiek? Czy takiego gatunku jak pies? Czy w takim zwierzątku? Otóż nie. Siła naszego gatunku jest w kundlizmie. Inaczej w kundlizmie. Otóż nasz gatunek cechuje się tym, że tym lepsze są osobniki, im pochodzą od bardziej różnych genetycznie rodziców. To nosi nazwę nawet naukową wigor mieszańców. Potomstwo jest dorodniejsze. Można to sprawdzić na myszach. Jeśli Państwo wezmą myszki, powiedzmy ze szczepu DBA2 i C57BL6, tak się jedne są czarne, drugie szare, skrzyżują. Te jedne myszki są małe, drugie myszki są małe, a potomstwo jest tak mniej więcej 1,5 razy większe. Jeszcze w dodatku mądrzejsze. Czyli generalnie przewaga człowieka polega na unikaniu kazirodztwa, czyli chowu wstawnego, bo kundlizm to jest tak naprawdę odwrotność kazirodztwa. W tym momencie trzeba powiedzieć, że jeżeli robimy właśnie to kundlowanie i powstanie z tego wszystkiego zapłodniona komórka jajowa, to potomstwo tej komórki jajowej to jest potomstwo jednej komórki, czyli to jest potomstwo, które spełnia definicję klonu komórkowego. Czyli wszyscy Państwo jesteście klonami. Otóż jeżeli wziąć zarodkowe komórki macierzyste i je hodować, to wyrośnie coś właśnie takiego, czyli zarodek. Z tego zarodka można robić różne rzeczy poza organizmem. Trzeba powiedzieć, że definicja sama zarodkowych komórek macierzystych różni się od definicji zapłodnionych komórek jajowych. Zapłodniona komórka jajowa to coś więcej niż zarodkowa komórka macierzysta. Zarodkowa komórka jajowa to jest komórka, która jest zdolna wytworzyć jeszcze jedną zasadniczą rzecz niezbędną dla rozwoju zarodka. Mianowicie jest zdolna wytworzyć łożysko. Zarodkowa komórka macierzysta nie jest w stanie wytworzyć łożyska. Ale tutaj takim wielkim przełomem ostatnich kilku lat stało się to, że wyprowadzono z zarodków linię ludzkich zarodkowych komórek macierzystych, które w związku z tym mogą być, przynajmniej teoretycznie, do tej pory tego nie raportowano, że to zrobiono, mogą teoretycznie być wykorzystane do różnych doświadczeń na zarodkach, dlatego, że już od szeregu lat mamy takie linie
zarodkowych komórek macierzystych u myszy i możemy je wykorzystywać do wytwarzania tak zwanych transgenicznych myszy i myszy znokautowanych. Co to znaczy myszy znokautowane? To nie są takie myszy po ciosie Mike'a Tysona, tylko to są myszy, którymi właśnie na poziomie zarodkowych komórek macierzystych, które wykorzystano do ich wytworzenia, zniszczono któryś z genów. I dzięki temu można zobaczyć, jaką chorobę zniszczenie tego genu spowodowało i w związku z tym wnioskować, jaka była czynność tego genu normalna. Ale co jest istotne, z zarodkowych komórek macierzystych poza organizmem można wyprowadzić somatyczne komórki macierzyste dla różnych narządów, w tym dla tkanki krwiotwórczej, dla ośrodkowego układu nerwowego, dla wątroby, skóry itd. I to oczywiście daje możliwość niesłychanego rozwoju medycyny regeneracyjnej i to jest w chwili obecnej podstawą tej największej kontrowersji, która ma miejsce na linii nauka i religia. Religie w większości sprzeciwiają się i ludzie związani z religiami usiłują nawracać naukowców na swoją religię za pomocą ustaw i tak na przykład jest w Polsce, gdzie wprowadzono ustawę, która zabrania eksperymentów na zarodkowych komórkach macierzystych, chociaż o ile mi wiadomo, nikt ich nie prowadzi, no ale na wszelki wypadek zabroniono. Natomiast naukowcy oczywiście chcą rozwijać wiedzę, ponieważ to nie jest tak, że my jako ludzkość uciekniemy od wykorzystania zarodkowych komórek macierzystych do terapii i uciekniemy od terapii genowej na poziomie zarodków, bo na tym poziomie możemy u człowieka, u potomstwa danej pary rodziców całkowicie i trwale wyleczyć genetycznie choroby, które mogą się u potomstwa tej pary pojawić. Wbrew pozorom wcale te techniki nie są tak łatwe do wykorzystania do tego, żeby zrobić coś takiego. I generalnie rzecz biorąc, wcale nie jest tak, że jeżeli będziemy klonować ludzi, to jest to najlepszy sposób do tworzenia jakichś takich nadludzi o jakichś takich cechach, czy to morderców, czy kogokolwiek innych. Po pierwsze, jakiekolwiek tego typu działanie mieści się poza skalą normalnego ludzkiego planowania, no bo musi zajmować około 20-25 lat, zanim się tego człowieka, prawda, pocznie, wychowa, wykształci i będzie go można użyć jako takiego dorodnego samca mordercę, prawda? Ten sam cel można uzyskać za znacznie mniejsze pieniądze, selekcjonując takich ludzi, po prostu dając ogłoszenie do gazety, że prawda, potrzeba mi paru takich ludzi i oni się sami zgłoszą. Nie potrzeba do tego żadnego klonowania. Ale tak naprawdę te zarodkowe komórki macierzyste są nam potrzebne po to, żeby można było poza organizmem wyhodować dowolne somatyczne komórki macierzyste, bo na razie, jeśli chodzi o te komórki, ponosimy bodaj największą klęskę, jaką możemy ponosić. Otóż najbardziej zaawansowany sposób wykorzystania somatycznych komórek macierzystych to jest przeszczepianie szpiku. To jest wykorzystanie jednego z rodzajów somatycznych komórek macierzystych, czyli krwiotwórczych komórek macierzystych, do tego, żeby odtworzyć układ krwiotwórczy u człowieka. I do tego, żeby wykonać taki zabieg, musimy od człowieka, od dawcy, pobierać 1,5 litra jego szpiku, co zawiera mniej więcej 5% komórek macierzystych i w oparciu o to odtwarzać szpiku innego człowieka. A dlaczego nie byłoby tak pięknie wziąć od niego jedną komórkę macierzystą, namnożyć ją poza organizmem i przeszczepiać? Można to zrobić znacznie mniejszym wysiłkiem i tak dalej. Problem polega na tym, że do tej pory, mimo tego, że co roku ktoś ogłasza, że udało mu się opracować metodę namnażania krwiotwórczych komórek macierzystych, żaden z tych wyników nie został powtórzony. I być może tego się tak szybko nie da zrobić. I być może znacznie prościej i szybciej jest namnażać te komórki na poziomie wyższym i wtedy wykorzystywać do właśnie przeszczepiania szpiku. Mało tego, być może będzie można te komórki, takie w tej chwili już technicznie możliwości są, dowolnie inżynierować w tym sensie, żeby
dawać im dowolne antygeny HLA, tak żeby one były zgodne z dowolnym biorcą. To by pozwoliło nam uniknąć organizowania rejestrów niespokrewnionych dawców szpików, które na świecie obecnie obejmują około 8 milionów ludzi i kosztują niesamowite pieniądze. W chwili obecnej na świecie, to przecież było wykonane już jakiś czas temu, jest chyba około 50 wyprowadzonych linii ludzkich zarodkowych komórek macierzystych. No i tutaj oczywiście droga do ich wykorzystania w praktyce to jest oczywiście droga przez mękę, ponieważ dla każdego z rodzaju somatycznych komórek macierzystych trzeba wypracować metody wytwarzania ich poza organizmem, czyli takiego sterowania rozwojem tych komórek. Co więcej, trzeba to zrobić na skalę miliardów komórek, co jest oczywiście przedsięwzięciem również dość trudnym w sensie finansowym. To jest Ola Przybylska, to jest pierwsza chora, która w Polsce miała przeszczepiony szpik. Dokładnie, czy prawie dokładnie 18 lat temu. Ale Państwo, jak mówiłem, nie chcecie się stosować do przykazań partii o nazwie ZHN, ani do przykazań transplantologów, czyli a te przykazania są akurat zbieżne. I generalnie te przykazania są takie, żeby mieć liczne rodziny, bo wtedy każdy będzie miał zgodnego tkankowo brata lub siostrę. I stąd ta cała zabawa z komórkami macierzystymi, żeby obejść ten problem, prawda? Który Państwo, gdyby się łaskawie zechcieli rozmnażać, mogliby załatwić, pójść w ślady mojej babci na przykład. Tutaj mówiąc o przeszczepach, trzeba powiedzieć, że no, ciągle jesteśmy przed największym przeszczepem, przeszczepieniem, jakie może być, to jest przeszczepienie ciała mózgowe. Tutaj problem nie tyle stanowi przeszczepienie, doszczepienie tego ciała, ile to, żeby ono działało, a to wymaga połączenia z rdzeniem kręgowym. Bez tego no, to jest tetraplegia, czyli no, jest głowa i nie może niczym tutaj poruszać, prawda? Czy to się kiedykolwiek uda? No, śmiem wątpić. Nie mogąc zrobić tego, wykorzystując dawców ludzkich, nie mogąc na razie zrobić tego, wykorzystując komórki macierzyste, usiłujemy to zrobić, wykorzystując zwierzęta, na przykład świnie. Problem polega na tym, że świnie są zwierzętami dlatego wybranymi, bo one, ich organy, narządy odpowiadają wielkością naszym narządom, ale świnie mają antygeny, które są niesłychanie agresywnie odrzucane przez nasze układy odpornościowe. W związku z tym trzeba geny dla tych antygenów znokautować. A poza tym one nie mają ludzkich antygenów zgodności tkankowej, w związku z tym nie będą mogły być chronione przez nasz układ odpornościowy. Więc te geny trzeba wszczepić. Poza tym świnie należą do gatunków, które różnią się dość zasadniczo od człowieka pod jednym względem, mianowicie nowotwory tam rozprzestrzeniane są drogą wirusową. To jest też trochę tak jak u kotków. Kotek spotyka kotkę i co łapie? Białaczkę. Tak. A u nas to najwyżej można złapać. No, AIDS można złapać. Ale częściej rzeżączkę. No, tym niemniej mamy pewne osiągnięcia takie praktyczne, jeśli chodzi o świnie. Te świnie nie służą do tego, żeby przeszczepiać ich narządy, ale one robią, co one robią? One robią ludzki czynnik ósmy. To jest taki czynnik szepnięcia, którego nie ma u chorych na hemofilię. Takich chorych w Polsce jest około 2000. I jeśli się uda tych zwierzątek izolować czysty czynnik ósmy, to może znakomicie poprawić jakość życia tych chorych na hemofilię. Generalnie rzecz biorąc, ludzie, którzy obawiają się klonowania, no nie zdają sobie sprawy, że jest to metoda polegająca na tym, że kilkuset naukowców, ciężko pracując przez kilka miesięcy, robi to, co przeciętna para z obopólną przyjemnością może zrobić w 15 minut. I że generalnie
nie jest to mechanizm, który jest w stosunku do tego drugiego mechanizmu w jakikolwiek sposób konkurencyjny. Polecam Państwu ten mechanizm. Natomiast trzeba powiedzieć, że w wersji klonowania, która została spopularyzowana przez media, nie tyle chodzi o wytwarzanie klonów jako takich, ale chodzi o to, aby wytworzyć klon dorosłego osobnika danego gatunku w oparciu o materiał genetyczny uzyskany z jego komórki somatycznej, a nie z jego komórki rozrodczej. Tutaj nie bierze się najczęściej pod uwagę tego, że komórki somatyczne różnią się od rozrodczych tym, że u nich ulegają skróceniu tak zwane telomery. Co to są telomery? Telomery to są końce chromosomów. One przy każdym podziale komórki somatycznej, macierzystej, ulegają skróceniu. Mniej więcej u człowieka po 50 podziałach te komórki nie mogą się dłużej dzielić. To daje nam fizjologiczny czas trwania naszego życia, wynoszący około 120 lat. My tego nie wykorzystujemy, bo wolimy palić papieroski, prawda, jakieś tam alkoholiki i tak dalej, w związku z tym żyjemy krócej, ale tyle daje nam przyroda. Jeżeli weźmiemy komórkę somatyczną, macierzystą, która już odbyła 25 podziałów i ma skrócone telomery, i ją użyjemy jako dawcę jądra do komórki zarodkowej, którą będziemy potem klonować, to wytworzymy osobnika, który będzie się znacznie szybciej starzał, dlatego że on będzie miał przed sobą jeszcze tylko te 25 podziałów. W związku z tym to tak naprawdę będzie osobnik o zupełnie innej biologii niż ten osobnik, którego usiłujemy klonować. I tak jest zresztą z owieczką Dolly. Ja to już Państwu mówiłem, że właściwie ja zupełnie nie rozumiem, skąd się bierze taka fascynacja tym, że co te klony mogą zrobić. Klony będą, jeśli ktokolwiek je zrobi, będą słabsze, gorsze, głupsze, bardziej chorowite, aniżeli macierzyste osobniki, a już na pewno z kundlami, czyli z mieszańcami, nie mają żadnych szans. Również takie teorie o tym, że to będzie można wykorzystywać na zamówienie jako dawców organów, to też jest sprawa, o której ja Państwu tutaj mówiłem przy okazji hodowania tych takich bandytów, że jeśli chory potrzebuje narządu, to on potrzebuje tego narządu teraz. On nie może czekać 20 lat, aż utworzymy człowieka z tym narządem, i ten narząd urośnie do odpowiedniej wielkości, żeby go można było wykorzystać do przeszczepienia. Musimy powiedzieć, że oprócz tych zarodkowych, ta droga do somatycznych komórek macierzystych, czyli ograniczonych do poszczególnych tkanek, jest oczywiście droga ze stadiami pośrednimi, gdzie są komórki takie wielopotencjalne, które są w stanie wytworzyć wiele różnych tkanek. Tym, co jest przebojem lat ostatnich, jest to, że okazało się, że w szpiku, w narządach krwiotwórczych znajdują się komórki macierzyste zdolne wytwarzać nie tylko układ krwiotwórczy. O tym, że tam znajdują się komórki macierzyste zdolne wytwarzać kości, wiedziano od dość dawna. To nie jest jakieś wielkie zaskoczenie, ponieważ szpik znajduje się w kościach, więc jak gdyby tamte kości też się muszą jakoś regenerować. I nawet myśmy opracowali metodę hodowli ze szpiku komórek macierzystych kości i wszczepiania ich. Na przykład jeśli człowiek ma tak zwaną ptasią buzię, czyli nie ma brody, to można tu mu przeciąć żuchwę, wysunąć do przodu i wtedy zostaje tutaj takie dwa wolne miejsca. I to można włożyć gąbkę nasączoną komórkami macierzystymi kości i w ciągu paru tygodni one w oparciu o tę gąbkę, jako taką trójwymiarową strukturę, zregenerują ten kawałek kości i wtedy człowiek będzie mógł wyglądać normalnie, co będzie dla niego wielkim szczęściem. Komórki obecne w szpiku są w stanie wytwarzać naczynia, są w stanie regenerować wątrobę, mięśnie, nawet wytwarzać komórki nerwowe. I tutaj pojawił się termin plastyczności komórki macierzystej. Rzekomo komórka macierzysta, ta krwiotwórcza, miałaby się przeróżnicowywać. A to by było trochę tak, jakbym ja, no będąc skończonym lekarzem, można powiedzieć, raptem się przeróżnicował w pianistę, prawda? Mężczyzna w pewnym wieku, jak to ja mówię, wie, że albo będzie siwy, albo będzie łysy.
no mi i tak przyszło ten trochę lepszy los, bo po prostu jestem silny. Tak. Bo to byłoby korzystne dla organizmu, żeby miał taką pulę komórek zachowanych i one ze szpiku drogą krwi mogłyby trafiać w dowolne miejsce, gdzie nastąpił uraz. Na przykład ja się właśnie tutaj skaleczyłem, prawda? One by sobie od razu te linie regenerowały, prawda? Te tkanki, które sobie zniszczyłem, gdzie mi tutaj założono dwa szwy zresztą. Przed chwilą. Więc to są możliwości, na które w chwili obecnej nie ma wyjaśnienia doświadczalnego, mówiącego, która z tych tak naprawdę jest możliwa. Czy te komórki krwiotwórcze się rzeczywiście mogą przeróżnicowywać, czy oprócz tych krwiotwórczych w narządach krwiotwórczych znajdują się te wszechstronne komórki macierzyste, czy tam po prostu są oprócz nich jeszcze inne komórki macierzyste, komórki dla mięśni i tak dalej, nerwów, naczyń, kości i po prostu są one uruchamiane, wykorzystywane w zależności od potrzeb. Ludzie zajmujący się tak zwaną inżynierią genetyczną z reguły nie zajmują się więcej niż jednym genem. To jest zupełnie nic w porównaniu ze zmieszaniem, prawda? Niektórzy mówią, że w tej chwili nie jest 100 tysięcy genów ludzkich, tylko 50. Wcześniej powiedziano, że jeszcze jest 30, ale 50 tysięcy. No to jest 50 tysięcy plus 50 tysięcy kombinacji. Za każdym razem, proszę Państwa. I to wszystko robi kobieta, prawda? Mrugając tam na jakiegoś, prawda, chłopaka i tego. I potem idą gdzieś tam i potem ona jest tego i potem jest takie byki. Tak? Również, proszę Państwa, to nie grozi, że terapia genowa zrobi nam coś takiego, ponieważ tak naprawdę człowiek wygląda tak, jak wygląda, ponieważ te rozwiązania technologiczne, a więc na przykład to, że ten staw jest stawem, który przemieszcza się tylko w tej płaszczyźnie, a nie w tej, jest korzystne, jest to najlepsze rozwiązanie zapewniające największą funkcjonalność, największą wszechstronność. Oczywiście można sobie wyobrazić rękę z dwoma kciukami, ale z kolei wszyscy Państwo, którzy kiedyś mieli do czynienia z filmami rysunkowymi, wiedzą, zresztą no Państwo wszyscy oglądali japońskie kreskówki, tak? Ile palców tam mają te, proszę, cztery. Cztery, dlatego że jest bardzo trudno narysować piąty palec. To po prostu jest trudno, dlatego że to by po prostu nie działało, gdyby ten piąty palec był jeszcze palcem funkcjonalnym. Ale proszę Państwa, ja muszę Państwu powiedzieć, że my też w Polsce mamy jakieś osiągnięcia. Ta wołowina na schroni przed BSA. Prawda? To rozwiązuje cały problem wściekłych krów. Wszystko. I to jest polska technologia, proszę. Żaden inny kraj nie wytworzył jeszcze wołowiny wieprzowiny. To jest magia, proszę Państwa. W takim świecie żyjemy i cieszmy się tym. Dziękuję bardzo.